Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Masternak wrócił na właściwe tory. To najczęstsze komentarze po wygranej z Gruzinem Sandro Siproszwilim. Po walce rozegranej na początku lutego rzeczywiście można z optymizmem patrzeć w przyszłość. Mieszkający od lat we Wrocławiu pięściarz zaprezentował wiele ze swoich atutów. Powoli chce odbudować pozycję w kategorii junior ciężkiej, którą miał przed prachową konfrontacją w Moskwie. Przypomnijmy, Master przegrał w stolicy Rosji z Grigorijem Drozdem. Była to jego pierwsza porażka w karierze. Bokser postanowił więc sporo zmienić. Rozpoczął od trenera. Andrzeja Kmitruka zastąpił Piotr Wilczewski. Współpraca z nowym szkoleniowcem na razie układa się dobrze. Masternak w SBR-gu będzie walczyć na dystansie 10 rund. To jedyna informacja, jaką na razie oficjalnie przekazuje. W Danii odbędzie się gala Nisse Sauderlanda, podczas której pojedynek naszego pięściarza ma być jedną z walk wieczoru. Master spodziewa się, że jego rywal będzie nieco lepszy od poprzedniego. Jeżeli chce się piąć w rankingu, to jedyna droga. Wiadomo już, że zawody Sauderlanda odbędą się 12 kwietnia. Podczas nich Masternak może walczyć nie tylko o triumf nad przeciwnikiem, ale też o nową umowę. Jego obecna wkrótce wygasa. Bokser liczy, że przedłuży ją o kolejne lata. Trwają negocjacje. Obie strony chcą podpisać nowy kontrakt do 2016 roku. Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl.